Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, napełniony Duchem Świętym, prorokował, mówiąc: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że spojrzał i dał wyzwolenie swojemu ludowi, że umieścił dla nas róg ocalenia w rodzie Dawida, swojego sługi, tak jak powiedział przez usta swoich świętych, już dawnych proroków. Ratunek przed naszymi wrogami i przed ręką wszystkich, którzy nas nienawidzą, by okazać miłosierdzie naszym przodkom i wspomnieć o świętym swoim przymierzu, o przysiędze, którą złożył Abrahamowi, naszemu przodkowi, że sprawi nam to, że wyrwani z ręki wrogów, bez strachu służyć mu będziemy przez wszystkie dni nasze w świętości i sprawiedliwości przed nim. A ty, dziecię, będziesz nosić imię Prorok Najwyższego, ponieważ pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, Jego ludowi dać poznać zbawienie przez odpuszczenie ich grzechów dzięki miłosiernemu sercu naszego Boga, za sprawą którego odwiedzi nas wschód z wysokości, aby się pokazać przebywającym w ciemności i w cieniu śmierci, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Jeżeli da się wypowiedzieć takie słowa, jakie przed chwilą usłyszeliśmy, to warto długo milczeć. Pamiętamy, że zanim Zachariasz wypowiedział te słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, przez mniej więcej 9 miesięcy nic nie mówił. Tam jest powiedziane w opisie zwiastowania narodzenia Jana, powiedziane jest, anioł powiedział do Zachariasza, że na znak właśnie, że Zachariasz, że Jan się narodzi, pocznie i narodzi, Zachariasz stanie się niemy. Myślę, że można to bardzo różnie interpretować. Myślę, że może to oznaczać po prostu jakieś taką, no takie działanie Boże, które właśnie miało być znakiem, nie? Miało być potwierdzeniem prawdziwości słów anioła. Miało dać po prostu Janowi coś do zrozumienia, być takim argumentem za tym, żeby się otworzył na to, co anioł mu powiedział. Ale myślę, że można to też rozumieć w ten sposób, że Pan Bóg obdarzył go darem milczenia. Kto zna ćwiczenia duchowe, ten wie, że istotną kwestią w czasie ćwiczeń duchowych świętego Ignacego jest milczenie. Nie da się odprawić dobrze ćwiczeń duchowych świętego Ignacego w takiej formie zamkniętej, bo można je też odprawiać w życiu codziennym, ale to nigdy nie będzie to samo, co odprawienie ich w tak zwanej zamkniętej formie, kiedy rzeczywiście człowiek przez 30 dni, a przynajmniej przez 5 czy 8, jeżeli te 30 dni są podzielone na jakieś etapy, że przez ten czas, przez te wiele dni pozostajemy w milczeniu. To jest potrzebne dla dobrego przeżycia tych rekolekcji. I myślę, że od spotkania pana Zachariasza z aniołem Zachariasz przeżywał właśnie swoje rekolekcje. Nie wiem, czy były ignacjańskie, ale być może te rekolekcje ignacjańskie jakoś nawiązują właśnie do tego, co przeżywał Zachariasz przez te 9 miesięcy. Rzeczywiście, kiedy człowiek milczy, to wiele się w nim porządkuje. Człowiek się przede wszystkim przestawia na słuchanie. Tak, nie da się naraz
mówić i słuchać. Tego chyba nikt nie potrafi. Dlatego trzeba czasem przestać mówić, żeby coś usłyszeć. I te słowa dzisiejszej Ewangelii pokazują nam, że Zachariasz bardzo dużo przez te 9 miesięcy usłyszał. Ogromnie wiele usłyszał. Nawet można odnieść wrażenie, że usłyszał opowieść o wszystkim, co my znamy z Ewangelii, łącznie ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Tak jakby on to wszystko usłyszał przez te 9 miesięcy, bo milczał, bo nie mówił. Kiedy człowiek nie mówi, to też siłą rzeczy jest po prostu jakoś też bardziej samotny, oddzielony od ludzi. I to ewidentnie Zachariaszowi bardzo, bardzo pomogło. Pomogło usłyszeć wiele ważnych rzeczy. I potem, kiedy już Jan się narodził, on nam o tym opowiedział. Opowiedział nam o tym, co usłyszał. Że Bóg spojrzał na swój lud, że dał wyzwolenie swojemu ludowi, że umieścił dla nas róg ocalenia. Tutaj jest taki komentarz w tym egzemplarzu Pisma Świętego, który mam. Często jestem pytany, co to jest za Pismo Święte. To jest Biblia pierwszego Kościoła, tak zwana Biblia księdza Popowskiego. Polecam. Wydawnictwo Vocatio wydało. To jest oczywiście tłumaczenie katolickie. Gdyby dla kogoś to miało jakieś znaczenie, to wyjaśniam też. I tutaj właśnie w komentarzu jest powiedziane, że jeśli jakiś zbrodniarz chwycił się w świątyni jerozolimskiej rogu ołtarza, zyskiwał immunitet. No właśnie, to jest dokładnie o Chrystusie. Kto się chwycił Chrystusa, ten zyskuje immunitet. Kto schronił się jakby przy nim, w jego miłosierdziu, w jego miłości, zyskuje immunitet. Spowiedź, sakrament pojednania, to jest właśnie takie, to jest taki róg ocalenia właśnie, sakrament pojednania, zresztą Eucharystia też oczywiście, wcale nie mniej. I co jeszcze powiedział Zachariasz? Że lud otrzymał, że otrzymaliśmy ratunek przed naszymi wrogami, przed ręką wszystkich, którzy nas nienawidzą. I dobrze wiemy, że to nie oznacza, że nikt nigdy nie zada nam jakiegoś bólu, nie skrzywdzi nas, że nie będzie prześladowań. Nie, tu chodzi o to, co powiedział Pan Jezus, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, albowiem nic więcej uczynić nie mogą. Tak, i że Bóg okazał miłosierdzie, realizując swoje przymierze, swoją przysięgę, którą złożył Abrahamowi. I że przez wszystkie dni będziemy w świętości i sprawiedliwości żyć, służyć Panu. Właśnie to wszystko uczynił Chrystus. To wszystko uczynił Chrystus i Zachariasz to dostrzegł przez te 9 miesięcy swojego milczenia. Jest takie powiedzenie, że mówienie jest srebrem, a milczenie złotem. I na pewno nie o to chodzi, że nasze słowa nigdy nie mają wartości. Nie, Zachariasz w pewnym momencie przemówił. Ludzie potrzebują naszych słów. Też często dostaję też sygnały, że wielu ludzi, że potrzebujecie też moich słów.
Chociaż przyznam się szczerze, może to jest dzisiaj dobra okazja, żeby o tym powiedzieć, że coraz częściej mam takie poczucie, taką myśl, że mówiąc o Bogu, chyba wolałbym milczeć. Dlatego, że coraz bardziej widzę, im bardziej poznaję Pana Jezusa, im bardziej poznaję Boga, Jego działanie, Jego miłość, to tym bardziej widzę, jak nieadekwatne do tego, co poznaję, są moje słowa. Jak ubogie, jak skromne, takie nieudolne, takie powiedziałbym czarno-białe, podczas gdy rzeczywistość jest pełna kolorów, wielobarwna. Ta rzeczywistość, którą poznaję, spotykając się z Chrystusem. A ja mogę przekazać słowami tylko jakiś zarys tego. Mogę coś jedynie jakby zasugerować, zakreślić, zaszkicować. O właśnie, może to jest dobre słowo. Mogę dać tylko pewien szkic. Ale żeby mógł w nas zaistnieć prawdziwy obraz Boga, to trzeba się z Nim osobiście spotkać i On ten szkic musi wypełnić farbami, kolorem, po prostu treścią, tą właściwą. Pamiętajmy, że mówienie jest srebrem, a milczenie złotem. Jeśli to milczenie służy poznaniu Boga.